Sąd Najwyższy. Jest decyzja w sprawie Frankowiczów. Sąd Najwyższy o kredytach we frankach. Jest uchwała 7 sędziów Izby Cywilnej. Po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy o kredyt frankowy roszczenia banków do konsumenta są odrębne i niezależne. Skoro jednak bank nie może domagać się zwrotu świadczenia na jej podstawie, w szczególności zwrotu udostępnionego kapitału, to nie może rozpocząć się bieg terminu przedawnienia. Bieg ten może się zacząć, gdy konsument dowiedział się o niedozwolonym charakterze postanowienia. Tak uznał Sąd Najwyższy w odpowiedzi na pytania rzecznika finansowego, pisze prawo.pl. W piątek, 7 maja, Izba Cywilna Sądu Najwyższego w tzw. starym składzie: Dariusz Zawistowski, Paweł Grzegorczyk, Monika Koba, Grzegorz Misiurek, Anna Owczarek, Roman Trzaskowski, sędzia sprawozdawca, i Agnieszka Piotrowska odpowiedziała na ważne pytania zadane przez profesor Mariusza Goleckiego, rzecznika finansowego, sprawa 3 CZP 621. Chodzi o to, jak rozliczają się strony po unieważnieniu umowy. Podobne pytania zadała też pierwszy prezes Sądu Najwyższego pełnemu składowi Izby Cywilnej, który ma się zebrać 12 maja. W piątek SN potwierdził swoje stanowisko zawarte w wyroku z 16 lutego 2021 roku sygn. 3 CZP 1120. Wówczas Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku upadku umowy, każdej ze stron przysługuje odrębne roszczenie o zwrot kwot, które świadczyła. Świadczenie kredytobiorcy dokonywane w celu umorzenia zobowiązania wynikającego z rat, nie może zostać uznane za realizujące faktycznie obowiązek zwrotu kwoty wynikającej z bezpodstawnego wzbogacenia. Zakres zagadnień do rozstrzygnięcia. Izba Cywilna w składzie 7 sędziów na wniosek rzecznika finansowego odpowie 7 maja bieżący rok. Czy w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego w walucie obcej lub uznania za niedozwolone postanowień umownych przewidujących indeksację kredytu do waluty obcej, gdzie po usunięciu z niej postanowień niedozwolonych umowa kredytu nie może być dalej wykonywana, stronom umowy przysługują roszczenia o zwrot świadczenia nienależnego w związku z bezpodstawnym wzbogaceniem, odpada podstawa prawna conditio causa finita, czy też nieważności czynności prawnej zobowiązującej do świadczenia conditio sine causa? Rzecznik finansowy. Błędna teoria salda. Rzecznik finansowy wskazał, że stwierdzenie nieważności umowy indeksowanej powoduje obowiązek dokonania zwrotu wzajemnych świadczeń pomiędzy stronami umowy, stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Skrytykował on teorię salda, według której w razie upadku nieważności obustronnie wykonanej umowy wzajemnej należy uwzględniać saldo rozliczeń pomiędzy stronami i uwzględniać roszczenie tylko tej strony, która pozostaje wzbogacona, po uwzględnieniu wszystkich roszczeń stron. Uznał tę teorię za pozbawioną podstawy w obowiązujących przepisach prawa, ale przede wszystkim za niekorzystną i krzywdzącą dla konsumentów. Podkreślił, że Sąd Najwyższy w wyroku z 11 grudnia 2019 rok o sygnaturze 5 CNSK 382-18 uznał teorię salda za błędną. Teoria dwóch kondycji. Zgodnie z teorią dwóch kondycji, opartej na artykuł 410 paragraf 2k.c. W takiej sytuacji każde roszczenie o wydanie korzyści należy traktować niezależnie, a ich kompensacja jest możliwa tylko w ramach instytucji potrącenia. Rzecznik finansowy zauważył, że w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego nie ustalono jednoznacznie, jaka jest właściwa sankcja cywilnoprawna i odpowiadająca jej postać powództwa sądowego w przypadku ustalenia, iż umowa kredytu, której stronami są konsument oraz bank, będąca podstawą świadczenia, zawiera klauzule abuzywne. Rzecznik finansowy wskazał, że z artykułu 410 paragraf 2 infinek.c. wynika, iż świadczenie jest nienależne, jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia conditio sine causa. Zgodnie z utrwalonym w doktrynie poglądem, ta kondycja odnosi się wyłącznie do sankcji bezwzględnej nieważności czynności prawnej. Obejmuje tę przypadki, w których czynność prawna była od początku bezwzględnie nieważna i nie istniała możliwość jej konwalidacji, na przykład
Czynność sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego artykuł 58 paragraf 1 i 3.c. Rozważania te skłoniły rzecznika finansowego do wniosku, że przesłanki tej właśnie kondycji zostają spełnione w przypadku spełnienia przez konsumenta świadczenia na rzecz banku na podstawie postanowienia umowy kredytu, które zostało uznane za niedozwolony artykuł 3851 paragraf 1 zdanie pierwsze k.c. Potrzebny wyrok sądu wnioskodawca rozważał również, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej rozliczenie takiej umowy może odbywać się przez przepisy o nienależnym świadczeniu conditio causa finita, artykuł 410 paragraf 2k.c, ze skutkiem extuns. Zgodnie z tą koncepcją, unieważnienie przesądza jednak dopiero sąd w orzeczeniu konstytutywnym, który unieważnia daną umowę, a roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia ma charakter bezterminowy. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że unieważnienie umowy przez sąd nie jest stwierdzeniem jej nieważności w rozumieniu artykułu 58k.c, lecz unieważnieniem ze skutkiem konstytutywnym. Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. Sygnatura akta 3 CZP 621 autorzy Katarzyna Rzeczkiewicz-Zborska, Jolanta Ojczyk.